Ja nie mogę oderwać wzroku od twojej metamorfozy, bo wyglądasz po prostu fenomenalnie. Czym to jest spowodowane? Czy to jest jakaś taka, wiesz, nowa miłość przeżywana na nowo? Czy może właśnie jakaś odpowiednia dieta, sporty? Miłość cały czas jest ta sama i cały czas kwitnie i to na pewno gdzieś tam cały czas buduje, motywuje. Wiesz, po prostu troszeczkę może bardziej wzięłam się za siebie, postanowiłam, że znajdę czas dla siebie, o tak. Że każdego dnia zrobię coś po prostu tylko i wyłącznie, może tak trochę samolubnie, ale właśnie znajdę zawsze czas, żeby zrobić coś dla siebie. Wstaję rano, zaczynam od treningu, czuję się wtedy świetnie, komfortowo, lepiej. I jakoś tak, powiem ci szczerze, że nie wiem, nie odchudzam się w jakimś takim, nie wiem, że w głowie mam, że nic nie jem i tak dalej. Nie, po prostu żyję sobie na spokojnie, na luzie. Myślę, że dużo w moim życiu też, wiesz, się zmienia na takie lepsze. Dużo złych emocji się umocniło, wiesz, uwolniło ode mnie. I tak chyba to wszystko powoduje to, że dobrze wyglądam, bo jestem szczęśliwa i to jest chyba cała magia. Trzeba siebie zaakceptować, trzeba się pokochać, to jest najważniejsze. Ale rozumiem, że zmieniłaś rozmiar. Wiesz co, ja tak nie wiem, no ja się waham tak czasami. Zawsze, nie wiem, znasz mnie już od tylu lat. Ja zawsze gdzieś tam po tym ciężkim sezonie, gdzie teraz mam trochę więcej czasu na to, żeby o siebie dbać, no to zawsze staram się to robić, bo wiem, że gdy nadejdzie lato, no niestety nasze trasy, to wszystko, to jednak dobija troszeczkę organizm i trzeba potem nad sobą popracować, więc teraz jest ten mój czas, więc jak najdłużej będę starała się właśnie dbać o siebie i żeby wyglądać jak najlepiej. Super, to w takim razie zdradź nam, oczywiście o ile możesz, albo chociaż przedział, ile teraz wynosi twoja waga, tak mniej więcej, w tych wahaniach? No, 6 dych nie ważę. Fenomenalnie, naprawdę. Ta metamorfoza. Mam taką super wagę, teraz świetnie się czuję. Ja taką wagę już miałam wcześniej i też w niej bardzo komfortowo się czułam. Ważę 59, jeszcze może kilogram, ale nie więcej. Super. To jak myślę, że jak na mój wzrost, bo ja jak za chudo, to też niekoniecznie dobrze wyglądam, bo wtedy wszystko mi tak, wiesz, wyciąga piersi, już mi się zmniejszyły i nad tym ubolewam. No powiem ci, że akurat tutaj w tej stylizacji... Bo wiesz, musiałam trochę wyeksponować, żeby nie było widać jeszcze.